Prezentacji kandydata partyjnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości dokonał w minioną sobotę poseł tej formacji Jarosław Zieliński. O fotel prezydenta Suwałk ubiegał się będzie Jacek Juszkiewicz. Jest radnym od 9 lat, więc kończy się druga kadencja jego pracy w Radzie Miejskiej. Przewodniczył klubowi radnych w tej kadencji, która mija. Jest człowiekiem bardzo aktywnym i doświadczony. Licencjat z zakresu gospodarki komunalnej, magisterium i doktorat z zakresu nauk humanistycznych, absolwent szkoły policyjnej w Szczytnie. Tutaj poznał tajniki kryminalistyki. Człowiek renesansu, tak określił go parlamentarzysta i uzasadnił. Potrzebna jest nowa aktywność szerszych środowisk naszych mieszkańców. Sam kandydat wygłosił oświadczenie, że jeżeli chodzi o to zaufanie, które we mnie pokłada ugrupowanie, wiem, że to jest bardzo odpowiedzialna misja. Wiem, że czeka mnie przez najbliższe 2 miesiące i załóżmy też, mam nadzieję, przez przyszłe lata wiele pracy, wiele zaangażowania, ale jestem gotowy do podjęcia tego wyzwania. Jestem gotowy do ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Tak jak pan poseł powiedział, będę miał też wsparcie na każdym etapie tej drogi. Serdecznie dziękuję za zaufanie, za to wsparcie i też będę na pewno odpowiedzialnie podchodził do tej misji. Jacek Juszkiewicz ma 56 lat. Zakończył już etatową pracę. Jest obecnie emerytem, ale aktywnym. To wykładowca akademicki, biegły sądowy z kilku dziedzin szeroko pojętej kryminalistyki i bezpieczeństwa. Prócz tego jest również radnym i sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego Suwalskiej Rady Miejskiej. Chciałbym jako prezydent budować wspólnotę. Chciałbym uaktywnić te inicjatywy oddolne, pomysły mieszkańców, którzy mają często bardzo świetne pomysły, ale nie mogą ich zrealizować. Potrzeba tu takiej opieki organizacyjnej i finansowej od poziomów wspólnot sąsiedzkich, grup sąsiedzkich, od osiedlowych różnych grup zainteresowań, od budowy stref sportu, stref wypoczynku, realizacji jakichś hobby. I to będzie też przedmiotem moich działań, mego zaangażowania, czyli budowanie wspólnoty. A reszta, te wagony programowe przedstawimy Państwu, jak również te recepty na budowanie wspólnoty, przedstawimy Państwu na kolejnych naszych konferencjach, gdzie już będziemy przedstawiali konkretnie program. Jacek Juszkiewicz zapowiedział, że będzie chciał przedstawić mieszkańcom jak najbardziej realny i optymalny program. Jaki? Dowiemy się wkrótce.